Cześć, witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja jestem Rafik, a to jest kolejny poradnik do Gianceditora, czyli programu, w którym możecie stworzyć Waszą własną wymarzoną mapkę do gry Farming Simulator 15. Tematem dzisiejszego odcinka będzie błyskawiczne przenoszenie modeli, tak więc zaczynajmy. Przygotowałem sobie, jak widzicie, tutaj siatkę oraz drzewo, nieprzypadkowo, ponieważ pokażę Wam dwa tryby slash sposoby przenoszenia i powielania tych elementów. I zacznijmy może od siatki. Aby w ogóle przejść w tryb błyskawicznego przenoszenia bądź powielania, musicie zaznaczyć obiekt. I w tym momencie, jak widzicie, mogę przenosić tymi wektorami, tak jak jest to normalnie, ale nas interesuje skrót klawiszowy Ctrl-B, czyli teraz naciskam lewy Ctrl oraz B, puszczam, jakby już ten model jest w buforze. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. I teraz powiedzmy idę gdzie tam chcę, powiedzmy w to miejsce i wciskam lewy przycisk myszy, nie puszczając go. To jest bardzo ważne. Jak widzicie, dopóki trzymam przycisk, to mogę z tym obiektem jeździć sobie gdzie tam tylko chcę. I w chwili, gdy go puszczę, zwolnię przycisk, to ten model tutaj już zostanie. I możecie ponownie zrobić Ctrl-B i dalej to przenosić. I teraz, aby błyskawicznie powielać, w pierwszym sposobie pokażę Wam, jak powielać bez zmieniania wartości osi Y. Czyli zawsze będzie w tym samym kierunku zwrócony model. Czyli teraz wciskam klawisz Shift, nie zwalniając przycisku myszy, i odjeżdżam dalej. I zobaczcie, co się dzieje. Tutaj jakby w tym miejscu została jedna kopia i przenoszę sobie dalej. Powiedzmy w to miejsce, naciskam Shift, idę tam dalej, Shift, no tam już nie widzę dokładnie, ale Shift, no mniej więcej tak to działa, jak widzicie. I puszczam, i to się wszystko zatwierdza. I teraz pokażę Wam drugi sposób, sposób z klawiszem Ctrl, czyli znowu biorę Ctrl-B, w tym momencie już mam to zaznaczone, jadę tutaj i naciskam Ctrl i zobaczcie, co się teraz stanie. Ctrl, 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 Ctrl. Jak widzicie, nieprzypadkowo wziąłem do testu, do pokazania Wam tego siatkę, ponieważ jak widzicie tutaj najlepiej mogę Wam zobrazować, jaka jest różnica pomiędzy Shiftem i Ctrlem. Czyli Shift nie zmienia nam wartości osi Y, a po wciśnięciu klawisza Ctrl, jak widzicie, siatka dostawała za każdym razem losową wartość i dzięki temu, na przykład kiedy robicie las, to polecam spamować kontrolem, z racji, że wtedy drzewo będzie się za każdym razem inaczej obracać. No i zobaczcie, jak można w błyskawicznym tempie zrobić las. Problem jest tylko to, że jeżeli za szybko to robicie, to jak widzicie, część może wylądować o piętro za wysoko, ale można to zawsze jakoś to poprawić. Tak więc mam nadzieję, że ten poradnik okaże się pomocny, bo naprawdę jest to podstawowa rzecz przy robieniu mapy, ale wiadomo, nie każdy wie, że coś takiego istnieje, a naprawdę to strasznie ułatwia robienie mapy. Tak więc jeżeli ten sposób Wam się spodoba, to możecie dać znać w komentarzach oraz napisać, co byście jeszcze chcieli zobaczyć w poradnikach. No i możecie też jakieś ciepłe słowa napisać, zawsze mnie to cieszy, jak sobie to czytam. Tak więc dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.